Biżuteria nazemna jest biżuterią, która ma bardzo duże swoje spektrum, więc przede wszystkim możemy zakładać ze złota tą biżuterię, możemy zakładać ją z platyny i w tym momencie możemy wycinać najróżniejsze kształty w złocie i w platynie, od serduszek, po gwiazdki, po łezki. Możemy także zakładać różnego rodzaju kryształy. W tej chwili Swarovski się specjalizuje w tym, że wypuścił taką linię kryształów, takich ozdób nazemnych, które mają kryształy różne, a to rubin, a to szafir, najróżniejsze, jakie tylko nam się podoba. Zakładać musi stomatolog, odpowiednio przygotowujemy ząb, oczyścimy go i zakładamy na klej. Na klej taki sam jak zamki ortodontyczne, czyli to jest klej, gdzie to się powinno trzymać. Czasem oczywiście odpada, bo to jest rzecz taka dosyć delikatna. Powinno się trzymać i jest to dosyć trwałe. Nie mamy przeciwwskazań do zakładania, w każdym wieku możemy założyć. Oczywiście my generalnie rzecz biorąc zakładamy takie rzeczy dzieciom, bo to ma olbrzymie znaczenie. Dzieci, jak mają założoną taką ozdobę, potem tą ozdobę pokazują. Dbają o zęby, mają świadomość tego, że może być brud między zębami, po jedzeniu na przykład. I biegiem lecą do łazienki umyć zęby zaraz po jedzeniu, żeby móc się uśmiechać. Zmienia to także nasze podejście do życia i nasze przyzwyczajenia kulturowe. Tak jak w Ameryce każdy do każdego mówi keep smiling i się szczerzy, tak u nas to raczej nie. Raczej my jesteśmy tacy ponurzy i skryci. A te dzieci, które mają te ozdoby, pięknie się uśmiechają, bo chcą pokazać, jaką piękną mają ozdobę. Przeciwwskazania. Myślę, że te osoby, które mają niezadbaną jamę ustną, które mają brzydkie wypełnienia, które mają brzydkie zęby, no nie powinny zakładać sobie takich ozdób, bo to będzie po prostu okropnie wyglądało, jak jeszcze jeden uszczerbek zęba. Można zakładać na zęby sztuczne, na licówki, na korony przy odpowiednim przygotowaniu powierzchni.